Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, co wasz gekon robi w nocy, to dzisiaj to sprawdzimy. Zapraszam! Jakiś czas temu obiecałem wam, że nakręcimy wam odcinek o tym, co nasz drako robi w nocy. Więc dzisiaj wszyscy będziemy mieli okazję to zobaczyć. Bo powiem wam szczerze, no my też do końca nie wiemy, co on robi w nocy. Dlatego, że często jak już zasypiamy, to słyszymy, że odbywają się tutaj jakieś skoki, często nieudane, bo słuchaj też jak drako czasem spada. Więc sami bardzo chętnie zobaczymy, co on tak naprawdę w nocy wyrabia. Pewnie teraz nie widzicie go, ale drako znajduje się tutaj, widać jego ogonek. Na razie siedzi sobie tam schowany. Mam nadzieję, że jak światła zgasną, to właśnie wyjdzie nam się pokazać. Najpierw przygotowałem mu jeszcze jedzenie. Jest to arbuzowa pangea. Jest to jego ulubiony smak, bo tak naprawdę tylko tą pangeę chce jeść. Żadną inną. Więc damy ją mu gdzieś tutaj na dole w terrarium. Zresztą tu ją zawsze dostaje, więc pewnie będzie już tutaj szukał. Jeszcze przed tym, zanim zgasimy światła, to lekko mu tutaj spryskam. Myślę, że nie chcę za bardzo pryskać, dlatego chcę, żeby te szybki tutaj były przejrzyste. Nie chcę, żeby na nich się wsadziła woda, tak żebyśmy lepiej widzieli. Więc tylko trochę. Zamykamy drakusia. To teraz pozostaje mi tylko zgasić światła. Ustawimy kolor LEDów na czerwone. Jakbyście się zastanawiali, czemu akurat taki kolor, bo nie wszyscy pewnie mogą wiedzieć, to gady właśnie nie widzą czerwonego światła. Więc naszemu drakusiowi będzie wydawało się, że jest w całkowitej ciemności, natomiast my będziemy mogli go w miarę dobrze widzieć. Dobra, wiecie co? Nagrywanie włączone, światła ustawione, drakuś jeszcze schowany, więc pozostało tylko nagrywać. W międzyczasie drako zdążył sobie zejść tutaj w lewy dolny róg terrarium. Zawsze z gościem się właśnie śmiejemy, że to jest jego sypialnia, bo zazwyczaj właśnie w ciągu dnia tam sobie śpi. Ma kilka takich miejsc, ale to jest właśnie jedno z jego ulubionych. No jak widzicie, nie śpieszy mu się, żeby stamtąd wyjść. Pewnie się zestresował tym całym układaniem lamp, więc jeszcze trochę sobie tam siedzi. No i teraz po dłuższym czasie zaczyna już stamtąd wychodzić powoli. I od czego mógłby zacząć drako swój dzień, albo raczej swoją noc? Oczywiście od wieczornej toalety. Najpierw trzeba się oczywiście umyć, dopiero potem możemy zacząć noc. Jak możecie zauważyć, materiał jest przyspieszony czterokrotnie, dlatego że, co nas też bardzo zdziwiło, że drako wieczorem porusza się po terrarium bardzo wolno. Bardziej wygląda to jak skradanie się, niż jak takie normalne przemieszczanie. I powiem wam szczerze, że bardzo nas to zdziwiło, bo myśleliśmy, że w nocy jest bardziej aktywny i więcej porusza się po terrarium, przynajmniej szybciej. A tak widać, że jednak nie do końca. Widać tutaj, że naturalne instynkty dalej działają i pomimo tego, że nic mu nie grozi i znajduje się w terrarium, no to dalej jednak woli poruszać się ostrożnie i cicho, tak żeby nie zwabić żadnego drapieżnika. Jak widzicie, kolejnym punktem nocy drako jest zwiedzenie z tyłu roślinek. I powiem wam, tam widzimy go bardzo rzadko, bo w ciągu dnia, no zazwyczaj oczywiście śpi, ale jak już się przemieszcza, to przemieszcza się gdzieś w okolicach przedniej szybki, a tam do tyłu nigdy nie zagląda. No a tutaj proszę, poszedł zrobić przegląd roślinek. No i wygląda na to, że inspekcja przeszła pomyślnie. Patrzcie, jaki jest zadowolony. No dobra, ile można siedzieć z tyłu terrarium? Pora iść dalej zwiedzać. Jak widzicie, film znowu jest przyspieszony czterokrotnie, no bo drako się nigdzie nie śpieszy, on ma czas. Tutaj dokładnie sprawdza każdy kąt, zanim się przejdzie. Zobaczcie, nawet spojrzał w kamerę. A kolejne na liście do zrobienia drako jest wylegiwanie się na korzeniu. W ciągu dnia też akurat lubi spędzać sobie tam czas. O, zobaczcie, i mieliśmy pierwszy skok. A po skoku znowu trzeba odpocząć.
I kiedy przeglądaliśmy ten film, naprawdę ogromnym zaskoczeniem dla nas było, jak on wolno porusza się po tym terrarium. Naprawdę liczyliśmy na to, że w nocy jest dużo bardziej aktywny, a jak sami widzicie, tak nie jest. Więc wychodzi na to, że niestety, no ale gekony orzęsione nie są zbyt interesującymi zwierzętami do obserwacji. No chyba, że mamy dużo cierpliwości i lubimy sobie siedzieć i patrzeć w terrarium. No a tutaj możecie zobaczyć Draco w kolejnym miejscu, w którym najbardziej lubi przebywać, czyli na przedniej szybce terrarium. No i powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, dlaczego akurat tam lubi tak siedzieć. Dlatego, że jest cały czas na widoku, a jak wiemy, no to jednak gekony orzęsione prowadzą bardziej skryty tryb życia. No chyba, że są Draco. No a tutaj mamy kolejną porcję skradania. Oczywiście każdy krok jest stawiany z rozwagą i Draco na wszystko ma czas. Gdzie mu się ma śpieszyć? Ups, i tutaj prawie mieliśmy mały wypadek. Na szczęście świetnie wyratowany. No i to już tak naprawdę wszystko. Jak widzieliście, no niestety, ale film nie był zbyt emocjonujący. Jak widać, no gekony orzęsione niestety nie są najbardziej aktywnymi zwierzętami, jakie znamy. No ale za to dzięki temu świetnie pozują do zdjęć. O czym możecie się przekonać na naszym Instagramie. Także zapraszam, możecie tam trochę popodziwiać zdjęć Draco. No i to już tak naprawdę wszystko w tym odcinku. Jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie też nam subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!